ona dostała tylko jeden zimę. Linią celną. Mówi pani to coś? Nie. Ja to odmę. To na górze jest po drodze. Co ci przypomina to? Ty jeździłaś jeszcze. Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Jedziemy na wycieczkę, około 40 minut. Ja się nazywam Alicja Kaliniak, przedstawiam pana motorniczego, pana Konrada, pana konduktora, pana Karola. Jeszcze chciałam tylko dodać, że linia jest współfinansowana ze środków gminy Mrocław. Przejeżdżamy ulicą Świdnicką, jechaliśmy z placu Teatralnego ulicą Świdnicką, mijam na Popele, mijam kościół pod wezwaniem Bożego Ciała. I dojeżdżamy, proszę Państwa, do miejsca, w którym kiedyś przebiegały dawno temu mury obronne. Tutaj ta górówka, którą Państwo widzicie, taki biały budyneczek, to dawny odwór. Tutaj przebiegały, tu gdzie się teraz zatrzymaliśmy, a przebiega teraz promenada staromiejska. Zbudowane były w XIII wieku mury obronne. Oblane jeszcze dodatkowo wodami fosy. Fosę zasilała rzeka Oława, jeden z dopływów Odry. No to widzimy tam na skwerze pomnik Bolesława Probrego. Bolesław Probry jest ważną osobą dla Wrocławia, ponieważ na mocy porozumienia z Ottonem III, cesarzem Niemiec, w roku 1000 utworzono we Wrocławiu biskupstwo. Także za chwilę skręcimy w ulicę Podwale. Ulica Podwale, czyli podwałami, pod murami miejskimi. Nazwa związana właśnie z miejscem, czyli pod murami miejskimi. A proszę Państwa, a te wszystkie budynki, które widać za fosą, czyli to centrum renomy, dom handlowy Podwale, pod ulicy, tego po prostu wcześniej nie było. Tu były wioski, w których produkowana była żywność dla miast. Mierzało się z czterech stron, od północy, południa, wschodu i zachodu. Od południa właśnie była Grabą Świdnicką, od wschodu Oławską, od północy Odrzańską i od zachodu Bramą Mikołajską. A tak mury obronne otaczały miasto. Ulicą Podwale zbliżamy się, proszę Państwa, do wymiaru sprawiedliwości. Tutaj właśnie w wieku XIX i w początkach wieku XX zbudowano te wszystkie domy, cały ten wymiar sprawiedliwości, który mijamy w tej chwili, czyli policja, prokuratura, sądy rejonowe, wojewódzkie, aresz śledczy, także to wszystko zbudowano właśnie na przełomie wieku i zbudowano te na falach te budowle, bo bardzo cząstkie dno uniemożliwiłoby wybudowanie takich monumentalnych budowli. Przejeżdżamy obok fosy, za chwilę jedziemy z powrotem do miasta. Ja mówię to w cudzysłowie, dlatego że miasto powstawało tak dopiero w wieku XIX, po tym jak Hieronim Bonaparte zburzył mury obronne i miasto się zaczęło rozwijać. Wszystkie wioski zostały przyłączone i są teraz, funkcjonują to teraz jako osiedla mieszkaniowe we Wrocławiu. Czy Szczytniki, czy Dąbie, czy Popowice, czy Borek, Gądów, to wszystko teraz są osiedla Wrocławia. Będziemy jechali w stronę rynku i wszystkie ulice w obrębie rynku noszą nazwę związaną z rzemiosłem. Jest ulica, no Próchnicza, wiadomo, jest wyrabiana kasza tutaj. Ulica Rzeźnicza, Kiełbasnicza, Szewska, Kuźnicza, Morzownicza, Wigielna, Łaciarska. Wszystko to z nazw związane z rzemiosłem. Rzemieślnicy tworzyli
dobra, które następnie były sprzedawane na wrocławskim rynku. Przejeżdżamy przez Fosę, mijamy Mury Obronne, a tutaj widzimy Ignacego i Jana Paderewskiego, jego, o taki postumy, bo dlatego, że on w tym budynku koncertował. Tu jest jeszcze taka tablica, w tej chwili ją rusztowania przesłaniają, informująca o tym, że Ignacy Jan Paderewski dwukrotnie koncertował we Wrocławiu. Raz tutaj w tej nowej giełdzie, a drugi w domu, którego już dzisiaj nie ma, przy ulicy Piłsudskiego. Taki dom muzyczny i jego dzisiaj nie ma. Ulicą Krupniczą dojeżdżamy do dzisiejszej ulicy Kazimierza Wielkiego. Proszę Państwa, tutaj za tymi budynkami dojeżdżamy w ogóle do dzielnicy Czterech Świątyń, Czterech Wyspów. Tu za tymi budynkami jest synagoga pod Białym Bocianem. Uliczka, która będzie tutaj biegła w lewo, to jest uliczka Świętego Antoniego i tam jest kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem Świętego Antoniego. Kawałek dalej jest cerkiew prawosławna Narodzenia Wszechświętej Boga Rodzicy, a my skręcimy za chwilę w prawo i miniemy kościół ewangelicko-augsburski pod wezwaniem Opatrzności Bożej. W każdą niedzielę o godzinie 10 odprawiane są nabożeństwa, tu w języku polskim, a u świętego Krzysztofa przy placu dominikańskim, to jak będziemy już po roku i drodze pokażę, tam w języku niemieckim. Każde wyznanie ma swoich wiernych. Także odprawiane są nabożeństwa, czy to w cerkwi, czy w synagodze, czy w kościele ewangelicko-augsburskim, czy w rzymskokatolickim. A teraz jak jedziemy, proszę Państwa, na ulicę Kazimierza Wielkiego, to proszę pamiętać, zawsze była ulica, że to było kiedyś koryto rzeki Oławy. O tutaj właśnie, ten gdzie teraz jedziemy, gdzie trwają inne jeszcze samochody, tędy płynęła Oława. Ale póki co dawna biblioteka uniwersytecka w dawnym pałacu Pachalik, czyli właściwie domy, które pozostały tutaj, to są rezydencjami dawnych mieszkańców. Właśnie to jest kościół ewangelicko-augsburski, ten tutaj po mojej lewej ręce, ten żółty. I za chwilę miniemy pozostałość po rządzących wcześniej. O, na przykład tutaj dojeżdżamy do placu Pałacu Królewskiego, dzisiejsze Muzeum Miejskie. No to Pałac Królewski, ponieważ Wrocław ma bardzo ciekawą historię. Do XIV wieku władali nim Piastowie. Potem 200 lat, tak około 200 lat Czesi, czy Korona Czeska, Król Czeski. Potem ponad 200 lat Austriacy, Habsburgowie, później Prusacy i później Niemcy. Także Wrocław był ponad 600 lat pod władaniem obcych. Dopiero 74 lata przestał nazywać się Breslau, tylko już się nazywa teraz Wrocławiem od 1945 roku. Dojechaliśmy tutaj właśnie do to centrum, które tutaj Państwo widzicie, Wrocław 2000, to jest, proszę Państwa, dawny sztab zarządzający wydarzeniami kulturalnymi podczas roku 2016, kiedy to Wrocław był Europejską Stolicą Kultury. Nazywa to się Bar Barbara. Na pamiątkę tego, że tu kiedyś był rzeczywiście Bar Barbara, gastronomiczny, na dole się jadły obiadki, a u góry można było zjeść deser z bremsu tajski, kawę mrożoną, ciasteczka i inne rzeczy smaczne. Także chciano upamiętnić dawny Bar Barbara, z którego mnóstwo osób korzystało i tak nazwano to, Bar Barbara, ale to jest centrum kultury. Za chwilę wjedziemy w ulicę Szewską, tak jak Państwo mówią, a tu poprzednia ulica, którą teraz ludzie przychodzą, to jest ulica Świdnicka, z której właściwie wyjeżdżaliśmy w Podwale i gdzie się zaczynała nasza wieczka. Teraz skręcamy w ulicę Polską. Idziemy parking, takie wielopoziomowe.
chwilę będą zawsze te takie ostre, zakończone wieże. Niektórzy ludzie chcą do góry popatrzeć. Niektórzy ludzie mówią, że to jest jeszcze jeden z wielu kościołów we Wrocławiu, a to jest, i nazywają to złośliwie kościół pod wezwaniem świętej Mercedes, bo to jest po prostu parking wielopoziomowy. Ulf Kameleon, modernistyczny budynek z XIX wieku. Jedziemy dalej ulicą Szewską, ulica Oławska, minęliśmy ulicę Oławską. Za chwilę dojedziemy do ulicy Wita Stwosza, a tutaj mamy póki co katedrę Kościoła Polsko-Katolickiego, pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny. Mijamy taki właśnie placy przy ulicy Wita Stwosza. Tu odbywają się jarmarki ekologiczne bardzo często. Niedawno się skończył. Ulica Wita Stwosza prowadzi do rynku, a my dalej jedziemy ulicą Świdnicką. Zbliżamy się do takiego centrum uniwersyteckiego, tak bym to nazwała, dlatego że tu uniwersytet ma swoje poszczególne wydziały, czy to muzykologii, czy historii sztuki, czy historyczny wydział, etnologii, etnografii. I tutaj od października, tutaj już próbują studenci. Mieszkają tutaj, uczą się. Także dojeżdżamy, proszę Państwa. Po drodze oczywiście mijamy również tutaj uniwersyteckie zabudowania. Za chwilę mijamy Maciejówkę, czyli Kościół Świętego Macieja, zdaniem Świętego Macieja, taką studencką archidiecezję. Mijamy właśnie na Kościół Świętego Macieja. Dawny konwikt jezuicki, obecnie Ossolineum hrabia Józef Maksymilian Ossoliński zbierał dorobek kultury polskiej, więc książki, rękopisy, medaliony, dyplomy, karty, to wszystko, co ma związek z Polską, zbierał w czasie, kiedy Polski nie było na mapie. Gromadził to w swoim miejscu w Lwowie, w Ossolineum we Lwowie. Ale po wojnie, ponieważ Lwów jest teraz miastem ukraińskim, więc trzeba było to przewieźć. Oczywiście nie wszystko. 1/3 zbioru została przewieziona do Wrocławia w latach 50. Reszta została, licząc na to, że jak będzie potrzebna jakaś renowacja dzieł, to zostaną przywiezione do Wrocławia po to, żeby je ponaprawiać. A teraz przyjeżdżamy wzdłuż parku Uniwersytetu Wrocławskiego. Budynek gmachu liczy 171 metrów wysokości. Na parterze mieści się Oratorium Marianum, czyli sala muzyczna. Mieści się również Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego. Na pierwszym piętrze mieści się Aula Leopoldyńska, czyli aula imieniem poświęcona Leopoldowi I, założycielowi, właściwie człowiekowi, dzięki któremu mamy Uniwersytet we Wrocławiu, dlatego że w 1702 roku podpisano bullę, która umożliwiła powstanie Uniwersytetu we Wrocławiu. Wcześniej kwestionowała ten pomysł Uniwersytet Jagiellonka Krakowska. Jak nie wiadomo, co chodzi, to wiadomo, że chodzi o pieniądze. Jedziemy teraz, proszę Państwa, wzdłuż Uniwersytetu Wrocławskiego. U góry jest jeszcze wieża matematyczna, którą też można zwiedzić. Jest na wysokości 42 metrów. Wjeżdżamy na most uniwersytecki. Tam powoli, prawie widać dawną elektrownię z początku XX wieku. Dalej jadąc tutaj po mojej lewej ręce z kolei, widać pomnik Powodzianki, bo w 97 roku Powodź zamknęła pracę. Tu jest Marina Wrocławska i elektrownia Północna, też z początku XX wieku, a w głębi za drzewami Wydział Geologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydział Fizyki. Dojeżdżamy, proszę Państwa, teraz
z ulicy Bolesława Drobnera. Bolesław Drobner był pierwszym powojennym prezydentem Wrocławia. Został na to stanowisko powołany w marcu 1945 roku, ale pracę mógł rozpocząć dopiero po kapitulacji testu Breslau, czyli po 6 maja 1945 roku. Chciał wprowadzić taką republikę drobnerowską, żeby nie było tutaj we Wrocławiu obiegu pieniądza, tylko barter, towar za towar. To się nie spodobało rządzącym, w związku z tym odwołano nową w czerwcu. Ale w tym krótkim czasie, kiedy pracował tu we Wrocławiu, uruchomił gazownie, elektrownie i wodociągi. Teraz pojedziemy sobie właśnie ulicą Bolesława Drobnera. My sobie pojedziemy teraz ulicą Łokietka. To takie ulice, gdzie z północnej części miasta, gdzie zachowała się jeszcze stara zabudowa secesyjna, której na próżno szukać w części zachodniej miasta, jak ulica Gliwicka, w stronę do, jak się wyjeżdża z Wrocławia na zachód, w stronę Zielonego. Tam próżno by takich domów szukać, tak jak tutaj macie Państwo, secesje niezwykle ozdobione budynki. Kolejnymi po prawej stronie, niektóre wymagają jeszcze remontu, ale te wyremontowane, Okietka, dom narożny tutaj po lewej stronie jest taki tam z tyłu stóp. Przejeżdżamy teraz przez Brat Świętego Macieja. Odrestaurowany schelek, przywrócono dawny wygląd z fontanny. W miejscu zburzonych kamienic powstały nowe z wielkiej płyty. Ulica Paulińska. Jedziemy teraz ulicą Drobnego. Za chwilę minie
gwiazda tramwajem. Kilka nas przyczyno, tramwaj chyba będzie wjeżdżał do zajezdni. Tak, do zajezdni też chyba przyczyno. Zajezdnia jest czynna. Mamy również zajezdy za Bytkowem. Ulica Krenka ma nazwę taką adekwatną do swojego wyglądu. Krenka z lewo, troszeczkę meandruje między innymi ulicami. Zaczyna się przy Ołbińskiej, potem skręca w lewo, potem w prawo i tak. Taka ulica Krenka rzeczywiście. Można się było dostać na ostrów, czyli na desku. Zjechaliśmy
się nie pasa, się pasa wtedy. Budowniczego kościołku, ciekawicy, Piotra Głosta, przepraszam. Zjeżdżamy z wyspy Piasek, przez most piaskowy, proszę bardzo, płótki, których nie wolno zmieszać na moście tumskim, pojawiają się już na moście piaskowym. Czyli też szybciutko, w niedalekiej odległości od Ostrowa Tumskiego, od katedry. Bulwarem Piotra Głosta można dojść do przystani, można sobie statkiem popłynąć, jak i również tutaj po lewej stronie. Mijamy w tej chwili parę Targomu. I też można statkiem stąd popłynąć. Skręcamy w ulicę Grodzką, mijamy Halę Targową. Wydział Filologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Katedrę Greko-Katolicką, a tam siedzi na murku tamten są miodek, czyli krasnoludek przypominające do złudzenia rysy Jana Miodka, naszego od ojczyzny polszczyzny, twórcę filologa polskiego. Mijamy właśnie Uniwersytet, mijamy Ossolineum, w którym zgromadzono zbiory rękopisy które były dawniej osoliny u Wyrwowie, teraz są we Wrocławiu, to kawiarenka u Krawiego. Wyjeżdżaliśmy z tej ulicy, tutaj z Szewskiej. Przejedziemy jeszcze raz, to już Państwu powiem, że zakrystia kościoła imienia Jezus, obok którego zaraz będziemy przyjeżdżali, taki w kolorze ceglastym, to jest pozostałość po zamku książęcym. W XIII wieku książę, przenosząc się z Ostrowa Tumskiego, tutaj na lewym brzeg Odry, zbudował sobie zamek książęcy. Ta zakrystia kościoła uniwersyteckiego to jest pozostałość po tym zamku. A zamek stał w miejscu, gdzie dzisiaj stoi Uniwersytet Wrocławski. Także stał sobie zamek, teraz już go nie ma. 1702 rok, cesarz Leopold I, cesarz austriacki, podpisuje bullę, na mocy której powstał we Wrocławiu Uniwersytet. Także ci, którzy rządzili we Wrocławiu na przestrzeni, na przełomie